Cześć, nazywam się Krzyś Pacewicz i pochodzę z Warszawy, z Polski. Urodziłem się w Warszawie i właściwie całe życie żyję w Warszawie. W Nowym Jorku jestem tylko na wakacjach. Z tego co rozumiem, to mam mówić o tym, czym jest dla mnie dom, czym jest dla mnie tożsamość narodowa, przynajmniej tak to rozumiem. No i to są dla mnie bardzo trudne kwestie, bo z jednej strony jestem bardzo związany z Warszawą szczególnie i z kulturą, w której wyrosłem i szczególnie kiedy jestem tutaj w Nowym Jorku, które jest takim bardzo ofensywnym w sensie kulturowo miastem, które bardzo w którym łatwo jest się zagubić w takiej zupie tożsamościowo-kulturowej. Mam taką silną potrzebę określania siebie jako pochodzącego z Warszawy, z Polski, z Europy Środkowo-Wschodniej, z Europy itd., itd. I mam poczucie, że to są to, skąd jestem, bardzo ukształtowało to, kim jestem. Z drugiej strony, no chyba pochodzę z takiego regionu, który mam na myśli teraz nie tylko Polskę, tylko w ogóle Europę Środkową, który słynie z okrucieństw i przestępstw związanych ściśle z kwestią tożsamości narodowej. Oczywiście w wynaturzonej formie nacjonalizmu, ale w tym sensie, przynajmniej według mnie, pomiędzy nacjonalizmem a silną tożsamością narodową jest raczej różnica stopnia niż różnica jakościowa. A od nacjonalizmu blisko już do dyskryminacji, nietolerancji i pogromów, ludobójstwa itd., itd. Więc z drugiej strony mam też bardzo silne przekonanie, że tożsamość narodowa, generalnie ogólnie rzecz biorąc, jest niebezpiecznym wynalazkiem, a przynajmniej wtedy, kiedy jest rozumiana jako podstawowy składnik definiujący to, kim się jest. Więc w tym sensie, z jednej strony jestem z Warszawy, jestem warszawiakiem, jestem z Polski, jestem Polakiem i jakby mam wrażenie, że to bardzo określa moje miejsce w świecie i bardzo określa mój punkt widzenia. To też jest zresztą ciekawe, bo Polska i no Polska jest na tej specyficznej pozycji najbiedniejszego państwa z najbogatszych, prawda? Najbiedniejszego państwa w grupie państw najbogatszych i najmniej zachodniego w grupie generalnie zachodnich, więc w tym sensie to jest specyficzna pozycja, trochę powiedzmy peryferyjna w ramach centrum, ale wcale nie mam takiego poczucia, żeby to było wartościowe w jakimś takim sensie innym niż totalnie przygodnym i zupełnie przypadkowym. I jedną z moich misji życiowych, jeśli można tak powiedzieć, jest próba stworzenia takiego świata, albo zmiany świata w takim kierunku, żeby tożsamość narodowa była może jednym ze składników tożsamości jednostkowej, niekoniecznie ważniejszym niż tożsamość związana z miejscem urodzenia, w sensie miasta, dzielnicy, wsi, regionu, związanej z językiem. I w tym sensie uważam, że patriotyzm i nacjonalizm jako idee zbudowane na wizji prymatu tożsamości narodowej nad innymi rodzajami tożsamości są niezwykle groźnymi narzędziami i mogą potencjalnie być bardzo niebezpieczne w niesprzyjających polityczno-ekonomicznie kontekstach. No z drugiej strony poznaję tutaj w Nowym Jorku w ciągu tego tygodnia dużo ludzi, którzy pochodzą z innych państw, tutaj przyjechali i wielu z nich zaczęło tutaj studiować, potem zostało na parę lat i teraz wygląda na to, że być może będą chcieli tutaj mieszkać już na zawsze. I ja pomimo całego swojego antynarodowego przekazu i antynarodowej ideologii bardzo silnie czuję, że nie chciałbym mieszkać nigdzie poza Polską, poza Warszawą, że moje miejsce jest w Warszawie i że część świata, która część świata, co do której mam szczególne prawo, by na nią wpływać, o nią walczyć i ją zmieniać, to jest właśnie Polska, Warszawa. No i może szerzej Europa. I w tym sensie też widzę też takie. No to jest takie bardzo paradoksalne, prawda? Bo z jednej strony walczę z tą tożsamością narodową, z drugiej strony sam bardzo czuję się związany z tym miejscem, z którego pochodzę. To jest bardzo skomplikowane wszystko. Jeśli mogę coś jeszcze powiedzieć, to na pewno wydaje mi się, że jest coś bardzo pozytywnego w pewnym naturalnym sensie w poczuciu tożsamości płynącej z miejsca, z którym człowiek się urodził, wychował i w poczuciu bliskości z ludźmi, ulicami, domami, drzewami, zwierzętami, pośród których
się człowiek właśnie wychował i nabrał jakichś swojej tożsamości. Z drugiej strony to samo pozytywne uczucie jest wykorzystywane przede wszystkim w bardzo negatywny sposób, poprzez budowanie jakichś binarnych, wykluczających tożsamości swojej obcy, Polak Niemiec, czy Polak Żyd, czy Polak Rosjanin, czy Amerykanin, czy Europejczyk, Arab. I w tym sensie wydaje mi się, że moim osobistym wyzwaniem, ale myślę, że nie tylko moim, jest próba walki o tożsamości, które są jednocześnie określone, to znaczy nie abstrakcyjne i nie oderwane od tego pozytywnego uczucia domowości, zadomowienia i posiadania swojego miejsca, jak i inkluzywne, elastyczne, otwarte, podatne na zmiany, na dialog, na komunikację i na różnego rodzaju mieszanki, miksy i kolaże. I to jest taki świat, w którym chciałbym żyć.